Cześć, tu Mateusz Grzeszczuk, a Podróż bez paszportu to podcast i społeczność słuchaczy, którzy chcą o świecie wiedzieć więcej. Audycja o geopolityce, podróżach, historii, o stosunkach międzynarodowych. Jeżeli podoba Ci się to, co robię, możesz mnie wesprzeć dobrowolną wpłatą na serwisie patronite.pl/podróż bez paszportu. Serdecznie za to dziękuję, bo właśnie dzięki temu mam szansę rozwijać to miejsce. Obserwuj, polub i udostępniaj dalej. Zapinamy pasy, czas na kolejny odcinek podróży. Dzień dobry wszystkim słuchaczom, dzień dobry, dzisiaj odpoczywamy bezpośrednio od polityki, ale jak pewnie się spodziewacie, będziemy wplatać, no może gdzieś te wątki, będziemy rozmawiać o kawie, a moim gościem jest Krzysztof Szkutnik, człowiek z ogromną wiedzą i zrozumieniem kawy, palacz, wielokrotny mistrz Polski w konkurencji Tap Tasting, Wysocki Coffee. Przed naszą rozmową też powiedział, że jest takim człowiekiem od plantacji do filiżanki. Bardzo spodobało mi się to sformułowanie. Dzień dobry Krzysztofie i dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dzień dobry, ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Tak. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. No jest to mój pierwszy raz, także proszę o wybaczenie, gdyby były jakieś potknięcia. Wspomniałeś też, że zajmujesz się sensoryką kawy. Czy możesz wyjaśnić słuchaczom, czym właściwie sensoryka jest w praktyce? W każdym obszarze jest tym samym, czyli jest po prostu tak naprawdę próbą, innymi słowy. Sensoryka to jest taka dziedzina, w której po prostu aparaturą pomiarową są nasze zmysły, najprościej rzecz ujmując. No i w kontekście kawy no ma tutaj zastosowanie głównie te dwa zmysły, czyli węch i smak tak naprawdę. Tak jak wspominałeś, no ja zajmuję się sensoryką i między innymi jestem również Q-graderem, czyli takim właśnie rzeczoznawcą, czyli tak jak mówiłem Ci przed audycją, ja po prostu mam potwierdzoną wrażliwość sensoryczną. Potwierdzone jest to, że umiem powtarzalnie oceniać kawę, czyli że w miarę daję takie same oceny jak zawsze dla tej samej kawy, no porównywalne, czyli nie mam bardzo dużych odchyleń. No i w zasadzie cały mój, powiedzmy, proces samodoskonalenia, czy każdej osoby, która zajmuje się w jakimkolwiek obszarze, czy to będzie wino, whisky, czy cokolwiek innego, no to jest po prostu tworzenie swojej bazy sensorycznej, czyli tego, żeby... Zazwyczaj jak prowadzę szkolenie, to po prostu jest... Mam taką skrzyneczkę z aromatami, one są lepsze, gorsze, no ja... Powiedzmy, no mam po prostu takie aromaty, które są zaakceptowane przez Specialty Coffee Association i są jakby standaryzowane i daję te aromaty do wąchania, bo to są fioleczki, które są po prostu oznaczone cyferkami. To jest 36 aromatów, no, które można wyczuć w kawie. Można więcej, ale chodzi, do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że po prostu jak daję powąchać ludziom niezwiązanych po prostu, nie pracujących powiedzmy charakterze, czy nie mający pojęcia w ogóle o ocenie organoleptycznej, oni zazwyczaj jest tak, wiem, ja to znam. No i właśnie o to chodzi, że jak ktoś zajmuje się sensoryką, to nie dość, że zna, to umie nazwać, a jeszcze dalej idąc, umie nazwać i umie zlokalizować przyczynę, czyli czy to, co czujemy w filiżance, w moim przypadku, czy w czarce, czy przyczyną tego jest to, że surowiec jest stary, czy to, że został jakiś popełniony błąd, na przykład w procesie przygotowania, tak jak rozmawialiśmy o tej plantacji, mówiłeś o plantacji, od plantacji do filiżanki, czyli na którym etapie został popełniony błąd i jak go naprawić. No i to już jest, powiedzmy, no ale w zasadzie no, zajmuję się pogłębianiem swojej wrażliwości i umiejętnością nazywania tego, co czuję tak naprawdę. No. A to bezpośrednio wiąże się z kontrolą jakości i surowca, który jest przyjmowany, czyli kawy zielonej, i produktu gotowego, czyli w tym wypadku kawy palonej. Tutaj przy kawie palonej trzeba brać oczywiście pod uwagę też, jakie jest finalne przeznaczenie tego, czyli czy to są tak zwane kawy do dripa, czy to są tak zwane kawy do espresso, czy to są kawy, które są palone właśnie omni-roast, no te wszystkie jakby... Czynniki, dobra osoba, no ja pracuję tak naprawdę, zajmuję się sensoryką, no ale z racji, że używam tych zmysłów, to pracuję w kontroli jakości. W firmie Wysocki też właśnie to robię, czyli kontroluję jakość. No i po prostu umiejętność stworzenia tej bazy danych, do połączenia tych wszystkich czynników, no to jest to, czym się na co dzień zajmuję. No więc w zasadzie pracuję swoimi zmysłami, czyli jak to kiedyś napisał mój laryngolog, że pacjent pracuje nosem. To pozwól, że dzisiaj wykorzystam twój nos, twoje doświadczenie wokół kawy, żeby też popatrzeć na to, jak wygląda ten świat z perspektywy filiżanki. Odwiedzasz różne regiony świata. Powiedz mi, który region świata, tam gdzie się produkuje kawę, uprawia kawę, pachnie najlepiej? Który zapach jest Tobie najbliższy? Żeby tutaj uporządkować pewne kwestie.
to moje wielkie plany podróżowania po plantacje, które zaczęły się mniej więcej 3 lata temu i jakby zrealizowałem swoją pierwszy wyjazd na plantację, to była plantacja w Rwandzie, chyba w 2018 bądź 2019 roku, nie pamiętam, przepraszam, nie chcę się pomylić. Były plany, żeby jechać rok później do Brazylii, no ale jakoś sytuacja przestała temu sprzyjać. To musiało być chyba 2019 w takim razie, bo wiem, że pojawił się COVID i tak naprawdę jedyną plantacją, w sensie jedyną, tam odwiedziłem wiele plantacji, ale jedynym krajem producenckim, którym udało mi się być do tej pory, jest Rwanda. Niemniej jednak jeżdżę na targi międzynarodowe od kilkunastu lat tak naprawdę. I tam można spotkać się i z plantatorami, i z firmami, które eksportują kawę, i z tymi kawami, powiedzmy, najlepszymi. Jeżeli chodzi o samą plantację, to mogę powiedzieć, że najpiękniej pachnie kwitnąca plantacja. Natomiast najgorzej na plantacji pachnie hałda fermentacyjna, złożona ze skórek, z owoców kawowca tak naprawdę. Jak robiłem due gradera, czyli tą certyfikację w Londynie, to byli tam tacy panowie, którzy właśnie byli już wielokrotnie na plantacjach i oni jak wąchali aromat coffee pulp, czyli ta pulpa kawowa, no to mieli miny takie, jakby to był najgorszy zapach, jaki czuli w życiu. I ja nie wiedziałem, o co chodzi, bo ten zapach w małej intensywności jest bardzo ładny, ale jak pojechałem na plantację właśnie, to przy stacjach myjących leżą hałdy takiego surowca, który po prostu jest przekształcany w kompost i to faktycznie pachnie podobnie jak to, tylko że 100 razy bardziej intensywnie. Także jeżeli chodzi o sam zapach, natomiast co mi się bardzo podobało w Rwandzie, to zapach powietrza, bo to jest kraj tysiąca wzgórz, pięknie położony, wysoko, no i tam warunki są fantastyczne, ale powietrze tak pachnie taką wilgocią, takim, no nie wiem, no mi się to bardzo dobrze kojarzyło, muszę przyznać. Mhm. Na moim podcaście rozmawiamy też często o rywalizacji mocarstw, więc no muszę cię zapytać, kawa to jest miły i przyjemny temat, ale czy o kawę da się pokłócić? Czy o kawę da się pokłócić? No oczywiście, że się da pokłócić i jakby to, no nawet to już się wydarzyło. To już się wydarzyło, bo chociażby w rzeczonej Rwandzie, zresztą większość przecież krajów producenckich obecnych, to były kolonie, no. I po prostu tam z racji rosnącego popytu na kawę, tam po prostu no, w byłych koloniach zakładano plantacje i tak naprawdę to były olbrzymie pieniądze, więc tutaj jak najbardziej można się o kawę pokłócić. Jak najbardziej jest to produkt no, drugi najpopularniejszy, największym wolumenie chyba po ropie naftowej. Nie wiem, czy jeszcze to się utrzymuje, ale no, niewątpliwie to są olbrzymie pieniądze, więc w tym wypadku zresztą na przykład na rwandyjskich no, chłopów, rolników no, były nakładane podatki dodatkowe, jeżeli za Belgów oczywiście, miłościwie panujących. Bo Niemcy mieli troszkę inny schemat działania, ale no, myślę, że to działo się na całym świecie. Zresztą no, tutaj przykładów jest kilka tak naprawdę. Można się kłócić o kawę, można się kłócić o terytorium, no i na pewno można się kłócić o te pieniądze, które za tym idą, no bo w tym momencie to jest chyba tam, czytałem dzisiaj, 445 miliardów dolarów. Nie wiem, czy na okres tam 5 lat, czy to jest okres jednego roku, no ale no, niewątpliwie pieniądze są olbrzymie. Ale to powiem szczerze, zaskoczyłeś mnie tym stwierdzeniem, że kawa po ropie naftowej to jest taki jeden z największych wolumenów. To jest taki slogan powtarzany, ja zajmuję się tym od 13 lat i na każdym szkoleniu słyszę, czy jest to szkolenie podstawowe, czy super zaawansowane, czy to są kuluary, to zawsze jest powtarzane, że to jest drugi produkt i przygotowując się do tej dzisiejszej rozmowy też, no tych stron po prostu, gdzie to sformułowanie się pojawiło, było bardzo dużo. Nie wiem do końca, czy to jest sprawdzone. Chciałem to sprawdzić, ale niestety statystyki dotyczące rynku kawy są płatne i no muszę przyznać, że nie jest to w moim zakresie. Mhm. $3600 wydać za raport, ale tak, no to ja słyszę o tym, od kiedy się tym zacząłem zajmować, a co jest jeszcze ciekawe, że przecież pierwsze kłótnie o kawę tak naprawdę, bo ja zapomniałem o tym oczywiście, bo mówimy teraz o geopolityce, no o czasach powiedzmy, kontekst jest współczesny, ale przecież tak naprawdę stąd się wzięła nazwa kawa arabska. No kawa arabska stąd, że Linneusz właśnie zaobserwował ją w Jemenie i Arabowie się tym raczyli, no z racji tego, że oni nie mogą pić alkoholu i przecież już wtedy z racji tego, że to był produkt no, mocno, mocno deficytowy, a jednocześnie w pewnym momencie był no, pożądany na rynku europejskim, to wtedy, no, o ile te źródła, do których dotarłem, one mówią nawet o tym, że wywożenie surowych ziaren było karane w tym Jemenie, żeby nie sadzić po prostu, żeby nie robić konkurencji. No. Dopiero chyba Klemens VIII, czy VII, nie pamiętam, który to papież
zrobił sąd nad kawą i dopiero od tamtego okresu mogą chrześcijanie czy katolicy w zasadzie kawę spożywać bez skrupułów. To jeszcze muszę cię zapytać o te przypadki wątków ekonomicznych. Mówimy też o wojnie ekonomicznej pomiędzy Chinami a Stanami Zjednoczonymi. Podpowiedz mi, czy kawa jest jakimś instrumentem, który pełni ważną rolę na przykład w sankcjach? Ja przepraszam bardzo, może w tym kontekście nie będę się mógł wypowiedzieć, czyli naprawdę nakładano sankcje, czy nakłada się sankcje na handel kawą? Ja przepraszam, ja o tym nie słyszałem. No niewątpliwie kawa tutaj, no z racji tego wolumenu i z racji tego, że faktycznie, tak jak mówię, za tym idą olbrzymie pieniądze, no to jest tutaj rywalizacja na pewno pomiędzy największymi graczami. No ci gracze też są ulokowani w konkretnych państwach. No Chiny jako takie kawałek tego tortu kawowego chcą oczywiście uszczknąć i to po prostu no wiadomo, oni działają jak działają, czyli zaprosili ekspertów, wykarczowali w prowincji Yunnan, nie wiem czy wykarczowali herbatę, czy po prostu zrobili nowe nasadzenie, ale w Chinach, no sprawdzałem, przygotowywałem się do tej rozmowy, bo to sprawdzałem, gdzie pije się najwięcej kawy i gdzie najmniej kawy, no i w Chinach pije się procentowy kawy w konsumpcji kofeiny jest jakiś tam znikomy, ale ta produkcja rośnie z roku na rok i można kupić zarówno jakieś takie kawy, które no nawet nie umiem powiedzieć, co to było, bo piłem kawę chińską, jakiejś takiej najpodlejszej jakości i naprawdę powiem szczerze, że nie sądziłem, że kawa może być tak niedobra, a z drugiej strony właśnie zapraszanie Pew Graderów, fundowanie im no, całego pobytu w tej prowincji Yunnan, pięknie ugoszczeni, oceniają kawy, które rozmawiałem z człowiekiem, który był tam, mówił, że to były naprawdę bardzo dobre kawy, no nie, czyli tak idą szeroko, no co tutaj dużo mówić, ale myślę, że chodzi tu po prostu o to, że rynek kawy rośnie i są pieniądze do wzięcia, no chociażby to, że Coca-Cola teraz Costę i też idą jak w kierunku rozwoju tego segmentu i myślę, że tutaj głównie no to chodzi o wyjęcie jakichś tam pieniędzy, no bo o samych sankcjach ja przepraszam najmocniej, no nie słyszałem, żeby to było, żeby w ten sposób to funkcjonowało, no jeżeli tak było, to muszę to doczytać, może ty możesz może coś więcej na ten temat powiedzieć. To też dla usystematyzowania. Wspomniałeś o tym, że na tym zarabia się duże pieniądze. Kto właściwie na tym zarabia i gdzie są te koncerny ulokowane? Nestle, Lavazza, Neumann Cafe Group, no i wszyscy ci, bo wiesz, no wszyscy ci, którzy są na końcu, czyli marża, jak ja porównywałem dzisiaj ceny International Coffee ICO, czyli International Coffee Organization, czy Organization, już tam pal licho, sprawdzałem sobie, jaka kwota jest płacona producentom i ile kosztuje funt kawy no, na świecie, prawda? No i na przykład 80 centów chyba w 2019 roku w Brazylii płacono za funt kawy producentowi, a w tym samym czasie, to jest na przykład w Austrii, 80 centów dostają w Brazylii w 2019 za funt, a w tym samym czasie na przykład w Austrii 6,17 dolara za funt kawy palonej. No wiadomo, jest ubytek, okej, okay, jest ubytek kawy surowej do palonej, ale to jest ile? 13%, może 20%, no a tutaj jest no niemalże 10-krotnie więcej, prawda? No i tutaj no jakby ten problem, ta specyfika tego rynku, zresztą mówię, przeczytałem sporo artykułów na ten temat i właśnie no to jest, na to zwracano uwagę już na przestrzeni lat, że po prostu w krajach producenckich, pomimo tego, że to jest na przykład bardzo istotny element gospodarki, to jednak tam zostaje mikro ilość tych pieniędzy, a ta makro ilość, no to jest już później na kolejnych etapach, no bo wiadomo, spedytor zarabia, no to bierze, czy to kawa, czy nie kawa, to bierze te same pieniądze, to nie ma znaczenia większego, najwięcej, no to wiadomo, później te Neumann Cafe Gruppe, no to jest firma, która ma powiedzmy i spedycją się zajmuje, i eksperymentalne plantacje, i stacje myjące, i stacje suchej obróbki, i po prostu każdy etap produkcji, oni mają gdzieś tam spółkę, córkę, między innymi jest też w Polsce taka spółka, po prostu córka i oni też powiedzmy no mają dużo na tym zarabiają, ale tu ze względu na wolumen, natomiast ta największa marża to jest już na samym końcu, czyli w momencie przekształcenia kawy
zielonej w kawę paloną. No to tutaj jest najwięcej tych pieniędzy. No i też mówię, no fajnie, że... Ach, przepraszam, dobrze, na tu postawmy kropkę, no, żeby już się nie rozwijać. Te koncerny muszą mieć też jakąś narodowość, więc o jakich państwach mówimy? No mówimy o krajach rozwiniętych, czyli no, o Szwajcarii, o Austrii, o Niemcy, no bo Neumann Kaffee Gruppe to niemiecki, oczywiście Stany Zjednoczone, oczywiście no, najdroższe kawy kupuje Japonia chociażby na przykład. No kawy te nordyckie, kraje te nordyckie i skandynawskie, no to tam jest konsumpcja kawy najwyższa i tam też no, z racji tego, że dużo tej kawy się zużywa, no to też jest są rozwinięte, no te koncerny, no ale głównym wiodącym to jest Nestle, Nancy Lee chyba, Neumann Kaffee Gruppe, Strauss też jest liczącym się koncernem kawowym na świecie, bo widziałem go gdzieś tam w statystykach, dosyć wysoko był, no i oni po prostu no, dyktują ceny tak naprawdę i najwięcej na tym zarabiają, no, a po prostu a plantacje, no to są pozostawione w zasadzie same sobie, no tam jest tania siła robocza, no niestety, no ja byłem na takich plantacjach, no to po prostu powiem szczerze, że ta dysproporcja mnie bardzo mocno uderzyła, no nie, bo no, też tak zależy z jakiego punktu widzenia na to patrzymy, no bo z jednej strony można mówić o tym, że prawda, te duże koncerny tam budują jakieś stacje suszenia, coś tam robią, no zatrudniają jakiegoś Q-gradera, ale biorąc pod uwagę, jakie są ceny na przykład w Ruandzie czy w innych krajach producenckich, gdzie jest powiedzmy tam, nie wiem, w Kamerunie czy gdzie tam, no jakie są ceny, ile oni dostają, no to nie są w stanie na przykład ci rolnicy czy menedżerowie tej stacji obróbki w sposób taki dynamiczny i szybki rozwijać swoich tych stacji mających. No i tam dostają jakieś dary losu od na przykład no, jednego no, tam dużego koncernu, nie chcę mówić też kto to tam, no bo jest jeszcze kilka, ja sobie właśnie teraz przypomniałem jaki to jest, ale żeby też o tym nie mówić, no tam dostają stację do suszenia, która jest warta według mnie, no nie wiem, no 20-30 tysięcy, a w tym samym czasie powstają te takie palarnio-kawiarnie ekskluzywne, taka najwyższa światowa półka w największych miastach świata i tam każdy z tych inwestycji to jest kilkadziesiąt milionów, nie wiem, euro czy dolarów, no. I, mhm. I ta dysproporcja mnie najbardziej uderza i to, że... No ale też, no spójrzmy na to, no z takiego punktu widzenia, że no przecież te kraje rozwinięte to są, nie wiem, Niemcy czy Belgia, no to są byli kolonizatorzy chociażby Ruandy, w sensie okupanci tak naprawdę. I oni, no nie wiem czy Niemcy, ale na pewno Belgowie, no tam no, czerpią korzyści do tej pory z tego, no te państwa są powiedzmy, no nie daje im się wędki, tylko daje im się rybę, no i to jest taki model działania, no czy to jest państwo, czy to są koncerny, czy to są lobby, no mi ciężko jest tutaj też na ten temat tak, nie wiem tego, no nie, po prostu, ale sposób w jaki to się tam odbywa i jak to wygląda, no mi się to po prostu osobiście tak uznaję to za mało etyczne, prawda, że ja jestem w stanie utrzymać się z kawy i to, co ja tutaj zarabiam, no to jest naprawdę, no tam to są jakieś olbrzymie pieniądze, no. I nie ma takich inicjatyw, a przynajmniej ja nie ma wielu takich inicjatyw, bo takie inicjatywy oczywiście są, ale to są inicjatywy oddolne, żeby na przykład budować stacje obróbki, czy uczyć tych ludzi, bo tak naprawdę, no najlepiej, żeby oni mogli sami stanowić o sobie, prawda, czyli żeby się tego wszystkiego nauczyli, wyszkolić tam ekspertów, po prostu takich, którzy będą się w tym biegle poruszać i żeby oni mogli wtedy większą część tego tortu zjeść, prawda, natomiast no, odnoszę takie wrażenie, że nie bardzo zależy na tym, na przykład, no, tym dużym koncernom światowym, co też no, byłoby zrozumiałe, bo z ich punktu widzenia to nie jest żadna korzyść, prawda. Rozumiem, że kapitalizm nie służy małym firmom. Oj, to jest dobre pytanie. I co to jest kapitalizm po prostu? Bo to jest też dobre pytanie, no bo kapitalizm. W zasadzie, jak to rozumiesz po prostu? Czyli to, że jest wolny rynek, taki zupełnie bez żadnych regulacji? Czy myślę, że tak. Pewne, no to nie, to chyba służy, wiesz, uważam, chcę powiedzieć, tylko powiem coś, żeby to doprecyzować, no nie? Uważam, że gdyby kapitalizm zaczął się w tym momencie i wszyscy byśmy wystartowali, wiesz, od tego samego poziomu, no nie? Względnie i zaczęlibyśmy wtedy, wiesz, nie byłoby wielkich koncernów, nie byłoby lobby, nie byłoby korporacji, nie byłoby ludzi, którzy trzymają, wiesz, czy tam firm, bo przecież no nie oni mają prywatnie, tylko często to są spółki, jakieś takie holdingi, no niektóre trzymają tam, nie wiem, ile, 90, ile tam, 5% pieniędzy jest, nie wiem, tam w posiadaniu 1% chyba, prawda, no czyli oni, ciężko jest konkurować w sytuacji, kiedy już inni piszą ustawy de facto i inni piszą te regulacje, no przecież to nie, to wydaje mi się, że to na, no w wielu przypadkach jest po prostu tak, że są jakieś tam obszary zawładnięte przez
jakieś tam, no nie wiem, lobby, no tak to nazwijmy, czy to w Stanach Zjednoczonych, czy to w Chinach, czy to i w tej Afryce, gdzie tam jest, podejrzewam, że to jak sznureczki, jak manekin na sznurkach, czy to chociażby w Europie, no po prostu, no są pewne mocarstwa europejskie i one po prostu, no, kierują się swoim interesem, no, co tutaj dużo mówić, no i my możemy tutaj postrzegać to w taki sposób, że no dobra, no to mamy pomoc, mamy jakieś tam dotacje, poprawia się infrastruktura, ale czy to w długim okresie przyniesie nam, nie wiem, lepszy rozwój i że wyprzedzimy te mocarstwa, no wydaje mi się, że nie, dlatego, że są tam konkretne pieniądze i konkretne interesy po prostu i tak samo jest, no, na całym świecie, że po prostu, gdyby ten kapitalizm, uważam tak, że gdyby kapitalizm to było, wiesz, mamy reset, wszyscy jesteśmy na tym samym poziomie, po prostu mamy dwie ręce, nie wiem, dach nad głową i zaczynamy działać, rozwijać swoje firmy, no to myślę, że tak, no bo konkurencja w tym znaczeniu jest jak najbardziej tutaj pobudzającym i motywującym do, bo gdyby motywującym do zmian, natomiast w sytuacji, kiedy no są gracze po prostu, czy to państwa, czy to właśnie duże koncerny, które mają no olbrzymie pieniądze, no to i między innymi, no nie wiem, de facto piszą prawo w różnych częściach świata, no to ciężko jest wtedy konkurować i tutaj no myślę, że oni wymagaliby po prostu jakiegoś takiego kresu ochronnego, prawda? Czyli żeby, tylko że nikomu na tym nie zależy, no po prostu. No bo lepiej jest po prostu, nie wiem, no w tym sensie, że stworzyć sobie tam bazę surowcową, no oni nie umieją tego wydobywać, no to my musimy tam pójść i to wydobywać, no. Ale kto ma te tanie surowce summa summarum? Oni czy my? No czyli de facto koncerny czy tam państwa, no bogacą się kosztem tego, że ludy zamieszkujące Afrykę, no były traktowane jak traktowane przez długi czas na całym świecie, no i byli używani po prostu, no wyzyskiwani, no co tutaj dużo mówić, no po prostu, no jakby nie patrzeć, no i oni mają coś do nadrobienia, w sensie, że myśmy się rozwijali, uczyliśmy się uniwersytety tego, no oni nie mieli takiej możliwości i to wydaje mi się, że oni po pierwsze muszą to nadrobić, ja nie mówię, że nie ma tam inteligentnych ludzi, bo ja po prostu rozmawiałem tam z bardzo wykształconymi i inteligentnymi ludźmi, natomiast myślę, że pewne są, no tutaj nierówności, no nie? Bardzo się cieszę, że wspomniałeś o nierównościach i ten wątek chiński, bo o Chińczyków właśnie chciałem zapytać. Takie proste pytanie, czy Chiny pod kątem rynku kawy zachowują się jak ci właśnie kolonizatorzy? Czy mógłbyś wyjaśnić słuchaczom na przykładzie tego surowca, jak te chińskie pieniądze są tym łatwym kąskiem, często dla państw biednych? Tutaj poruszałem w poprzednim odcinku samozadłużenie Zambii. No. Słuchajcie, no jak to jest z Chinami, no jak kurczę, jak to w ogóle traktować, no to co mówisz, to jest prawda i jak przygotowywałem się właśnie do tej rozmowy, troszkę czytałem na ten temat, no i muszę powiedzieć, że Chińczycy no robią tak, to takim, można to nazwać neokolonializmem właśnie, no bo to jest zawsze punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, no czyli jeżeli, nie wiem, mamy państwo chińskie powiedzmy, i ono ma kupę, powiedzmy, no, pieniędzy tak naprawdę do wydania, to poszukuje nowych rynków zbytu na swoje produkty. No i tak też jest w przypadku państw afrykańskich. No i po prostu te firmy chińskie przyjeżdżają tam, dogadują się po prostu z tymi państwami. Te państwa nie są w stanie same po prostu zapewnić sobie, no nie wiem, tam sieci, zrobić infrastruktury. Więc robią to Chińczycy, no. Robią to Chińczycy i oni oczywiście, jak byłem w 2018 roku, no to jechaliśmy drogą, którą wybudowali Chińczycy. I wtedy, jak rozmawiałem ze swoim takim, no, przewodnikiem, no, chłopakiem, panem, który, chłopakiem, no, to jest w moim wieku facet, no, i on po prostu zajmuje się dla jednej z polskich firm polsko-ruandyjskich pozyskiwaniem zielonego ziarna na miejscu, też przyjął nas tam, woził i wtedy, jak z nim rozmawiałem, to pytałem się, mówię, a co ty sądzisz o Chińczykach w Ruandzie? I on mi powiedział, wtedy powiedziałbym nawet, że miał taki entuzjazm w sobie. Mówi, że oni jednak przyjeżdżają, ale dają zatrudnienie naszym ludziom. W zasadzie uczą ich, jakiś tam zespół po prostu uczy się też tej technologii, więc kształcą dodatkowo, czyli jakiś tam transfer technologii jest. No i wtedy odebrałem to jako taki, no może nie hura optymizm, ale to, że w porównaniu do innych kolonizatorów, czy innego sposobu, no ciemiężenia na przykład, no ja przepraszam, za duże słowo, nie chodzi mi o ciemiężenia, tylko no jakiegoś tam wpływu na dane państwo, no to on to oceniał wtedy dosyć korzystnie, ale właśnie z racji tego, że wiedziałem, że będziemy rozmawiać o tych Chinach, bo przecież rozmawialiśmy o tym wcześniej, w sensie mówić, że ten temat też będzie poruszany, no to ja postanowiłem, że po prostu zadzwonię do tego Iwana, do tego
mojego kolegi, który mieszka w Ruandzie i jest Ruandyjczykiem, on się będzie lepiej orientował. I on powiedział mi już zgoła inaczej. Powiedział, że tak, owszem, dają pracę, jest to korzystne dla Ruandy na ten moment, dlatego że, jak on sam powiedział, no, rząd chce szybkiego rozwoju, czyli właśnie zrobienia sieci dróg chociażby, żeby no właśnie doprowadzić jakoś, no te powiedzmy, tam też są takie no, miejsca, gdzie ludzie mieszkają, no może nie chcę powiedzieć, że tam to nie chodzi o to, że oni mają tam jakoś bardzo źle, no ale wygląd, no w slumsach po prostu, no w blaszakach tak naprawdę, no w blaszakach, więc tam teraz są jakieś programy też, żeby cegielnie robić, bo Ruanda to jest państwo, gdzie wszędzie jest glinka i w zasadzie wszędzie można by cegielnie stawiać, a dopiero w ostatnim czasie gdzieś tam ta technologia do nich trafiła. Wracając do tematu, on powiedział mi, że w tym momencie, jak do niego zadzwoniłem, to on powiedział mi, że faktycznie dają pracę, ale chodzi o to, że w tym momencie firmy ruandyjskie mają bardzo ciężkie czasy z racji tego, że firmy chińskie weszły już na ten rynek, zaznajomiły się z tym rynkiem i po prostu biorą udział w przetargach różnych. I powiedział, że koszty materiałów i w ogóle powiedzmy wykonania tych dróg są nie do przebicia dla firm ruandyjskich. I napisał mi też, że na ten moment, czyli innymi słowy, Chińczycy biorą w zasadzie wszystkie kontrakty, które są przez rząd ruandyjski ogłaszane i wygrywają wszystkie te kontrakty. No w związku z tym oni się bogacą i mówi, że lwia część tych pieniędzy po prostu nie zostaje w Ruandzie, tylko jest wywożona no, do Chin najprościej rzecz ujmując. No i tak no, bogacą się powiedzmy podwójnie ci Chińczycy. Powiedział, że no, w ciągu 20 lat on podejrzewa, że po prostu no, firmy ruandyjskie przejdą, no, znacznie zmniejszą swój udział w rynku, o tak bym powiedział, no, że nie są w stanie konkurować z Chińczykami. Czyli już powiedzmy w ciągu tych 2-3 lat to jego perspektywa się zmieniła. Czy są jeszcze inne może regiony na świecie poza właśnie Afryką, gdzie Chińczycy jakby można powiedzieć położyli łapę na kawie? No w tej Ruandzie to jeszcze oni tak na tej kawie łapy nie położyli, no bo mówię, no Chińczycy są nastawieni na własną produkcję tak naprawdę. Położą łapę no w tym sensie, że po prostu niedługo firmy spedycyjne transportu kołowego no pewnie będą w rękach chińskich i tutaj pewnie będą, no nie wiem jak jest teraz na przykład z kupnem ziemi w Ruandzie, czy nie Ruandy, chyba nie może kupić nie Ruandyjczy, przynajmniej było tak jakiś czas temu, bo no wiem skądinąd, tam z pierwszej ręki, więc nie wiem jak to wygląda w tym momencie, no ale w sytuacji, kiedy na przykład będzie uwolniony, o ile nie jest jeszcze, bo przepraszam, nie sprawdziłem tej danej, ale chodzi o to, że jeżeli będzie uwolniony no, kupno ziemi, no to przecież wtedy się zacznie przejmowanie kawy ruandyjskiej. A Chińczycy, no to mówię, Chińczycy to w tym momencie stawiają na kawę u siebie w tej prowincji Yunnan. Oni mają bardzo duże areały, natomiast no tak jak mówię, no, z racji tego, że wchodzą do biednych krajów, budują infrastrukturę, ich przedsiębiorcy jakby no, mają ułatwione no, bytowanie tam, no to po prostu mówię, no Chińczycy wypierają firmy, no te miejscowe, no i to jest tak naprawdę problem, jeżeli chodzi o kontekst kawy, no plus jeszcze to, że zalewają rynek właśnie tą swoją tanią kawą, no która jest jakimś w ogóle tworem niepijalnym, i jakby tutaj te niskie koszty produkcji też można wyczuć, no po prostu w sensie, że no jaka jest cena tej kawy chińskiej, no że to są po prostu ceny bardzo niskie. No. A Chińczycy właściwie lubią pić kawę? No właśnie to jest ciekawe, wiesz, bo ja sprawdziłem to i okazuje się, że procentowo kawa w Chinach to jest jakiś tam ułameczek, tam pije się głównie herbatę, nie ma w zasadzie, gdzie i które kawy, które, i to jest ciekawe, to mogę powiedzieć, które kawy piją głównie herbatę, to jest tak jak myślałem Turcja, tutaj jest naprawdę znaczna część, to jest herbata, to jest, i to też nie powinno nas dziwić, w Zjednoczonym Królestwie, powiedzmy ten stosunek herbata-kawa to jest jak 1/3 kawa, 2/3 herbata, słuchajcie, Indie piją w zasadzie tylko herbatę, to jest może, nie wiem, 12-krotnie więcej pije się herbaty niż kawy w Indiach i w Chinach. To jest też jakieś, myślę, że 12-krotnie. Natomiast krajem, gdzie spożywa się najwięcej herbaty procentowo, Euromonitor, konsumpcja kofeiny na dany kraj, ile pochodzi z kawy, herbaty, napojów bezalkoholowych, 2018 rok. I to jest Kenia, słuchajcie. Kenia to jest w zasadzie tylko kawa, czyli kraj, który ja uznaję za no, jakąś tak naprawdę wyznacznik jakości. Kawy z Kenii zawsze są, no, są, będą, były jeszcze lepsze, były lepsze, a w tym momencie no i tak są no, niewątpliwie czołówką światową. Kraj, który produkuje tę kawę, pije głównie herbatę. I to naprawdę, to tam nie wiem, 30 razy więcej pije, jest kofeiny przyjętych z herbaty niż z kawy. No, to jest taka dysproporcja. Mhm.
To jest taka dysproporcja. Także Chińczycy no, tej kawy piją stosunkowo dużo, bo bardzo dużo jest Chińczyków. No i oczywiście ta proporcja zmienia się w Hongkongu, prawda? Bo o ile tam w całych Chinach to herbata do kawy to jest kawa, to jest, mówię, tak jak mówię, no kilkanaście razy, na pewno może 20 razy więcej się pije herbaty niż kawy. O tyle w Hongkongu jest już tam, powiedzmy, 1/3 kawy, 2/3 herbaty. No to mam jeszcze do ciebie jedno pytanie. Myślę, że słuchacze mogli słyszeć o kawie etiopskiej. Czym się zatem charakteryzuje? I też takie drugie, czy jesteś w stanie ocenić, jak kawa właściwie wpływa na rynek pracy, ilu ludziom daje pracę? Kawa z Etiopii, czym się charakteryzuje z kawa z Etiopii? No to jest, oj, zależy z którego regionu po prostu, no i tak naprawdę, które, jak zapewne Państwo wiecie, bądź nie wiecie, Etiopia jest, czy Abysynia, jest kolebką kawy tak naprawdę i stamtąd ona zawędrowała do Jemenu i w Jemenie dopiero Arabowie właśnie założyli tak naprawdę pierwsze plantacje kawy i w tejże Etiopii, no tak to wygląda do dzisiejszego dnia, czyli jest to po prostu kraj, gdzie kawa rośnie dziko, gdzie są różne regiony dzielone na mniejsze i tak naprawdę nie wiadomo, czego można się spodziewać, no bo można zarówno, no są takie odmiany jak Gesha na przykład, która teraz robi furorę, bo została tam przez Ugandę do bodajże Kostaryki, a z Kostaryki do Panamy trafiła i w 2006 roku właśnie ta odmiana etiopska de facto osiągnęła najwyższą ocenę na świecie. To była kawa z plantacji La Esmeralda w Panamie i to właśnie odmiany Geisha, czyli odmiany etiopskiej. I tych odmian w Etiopii jest multum, dlatego że tak jak mówię, no tam ta kawa krzyżowała się, jest dziko rosnąca i co region to one się zapylają w różny sposób, ale wracając do tematu i tej powiedzmy kawy, która jest tak naprawdę najbardziej no, kojarzona z Etiopią, tak mi się przynajmniej wydaje, to jest właśnie ta odmiana Geisha, czyli Abysynia, czyli to jest de facto też typika, bo to są tam różnice genetyczne, są bardzo niewielkie, ale do celu, no to ona na pewno w sensie ta odmiana, czyli ta powiedzmy Etiopia Irgeshev, odmiany Gesha, czy ten nazywany może być, mówię, typika, to jest tam bardzo bliski genotypowo, bardzo są blisko, bliskie genotypowo sobie i to jest takie longberry, czyli długie ziarenko, no to będzie na pewno cytrusy i floral notes. I tutaj te floral notes, jak to ktoś pił kawę z Etiopii, bądź tą Panamę Geshę, bądź jakąś Geshę w ogóle ze świata, to wie, że na przykład jak jest obrabiana naturalnie ta kawa, to jest wtedy, nie wiem, różana, to jest jakaś taka, no głównie róża, ja w zasadzie nic innego, i hibiskus może też się pojawić jako floral notes. No z kolei na przykład, jeżeli jest to kawa myta, to może się pojawić zarówno jaśmin, jak i na przykład właśnie białe róże, jak i to, co jest najczęściej właśnie wyczuwalne w takiej prawdziwej, dobrej Etiopii, Irgeshev, to jest właśnie bergamotka, no nie, to jest czarna herbata, bergamotka, cytryna, herbal notes, czyli jakieś tam rozmaite nuty takie ziołowe, no to są głównie floral notes, no ale z kolei jakbyśmy wzięli kawę z regionu Kefa na przykład i obrabiana metodą naturalną, no to tam już możemy się spodziewać truskawek, możemy spodziewać się poziomek, możemy się spodziewać lepszego body, możemy spodziewać się większej, no body, czyli gęstości takiej większej, no to zależne, to jest zależne tak naprawdę od tego, jak, z którego tak naprawdę konkretnie miejsca nawet, o Kohere na przykład, też Etiopia Kohere, też region Irgeshev, ale pod region Kohere i tam w zasadzie właściwie jest to pisane, opisywane, jak jest odmiana, no prawda, mamy odmiany na przykład na kawach z Ameryki Południowej, to wiemy, że to jest, nie wiem, Katura, Typika, coś tam, Bourbon, Yellow Bourbon, Pink Bourbon, coś tam, jakieś tam i plantator wie, co tam jest, a na paczkach z większości kaw etiopskich to jest po prostu napisane Heirloom, czyli rdzenna i nie wiadomo, co to jest tak naprawdę, ale region Kohere to jest taki jakiś tam podregion Irgeshev, to tam w zasadzie na przykład właśnie ten taki truskawkowy dżem jest wyczuwalny w kawach obrabianych metodą naturalną i też te odmiany nazywali Kohere, no bo tak już, żeby nie pisać Heirloom, czyli rdzenna ta odmiana, to po prostu wymyślili, nazwali ten genotyp czy fenotyp w zasadzie od nazwy tamtego mikroregionu. No. Także kawa w Etiopii, mówię, no, w zależności też, jaka to jest jakość. No. Jima na przykład to jest też ciekawy region, jak jest dobra kawa stamtąd, no to ona zazwyczaj obrabiana metodą naturalną w tamtym regionie i zazwyczaj smakuje jak jagodzianka. No naprawdę, jak w 2010 czy 2011 roku, nie pamiętam,
piłem to w filtrach czy gdzieś tam w Warszawie, no to naprawdę jagodzianka, wszyscy się zachwycaliśmy, jagodzianka, jagodzianka, jagodzianka. No. Tylko że to musi być wtedy kawa dobrze wyselekcjonowana, bo z kolei jak tą samą dżimę się serwuje w takiej formie, jak większość palarni to może nie wiem czy większość, ale dużo palarni to czyni, no bo też ciężko kupić lepszy surowiec. Piąty grade, no to ten piąty grade to jest tak zwana przyprawa, to tam pikanteria, to różne nuty, różne tam grzyby można znaleźć no naprawdę jakieś takie śmierdzące, overfermented, różne takie rzeczy. Co jest ciekawe z tą Etiopią Jimu, piąty grade, bo to trzeba zawsze mówić, jaka to jest klasa jakościowa, to jest, co jest ciekawe, to jak pracowałem w jednej z palarni polskich, takiej dużej i znanej, no to chcieliśmy z drugim Krzysiem, to chcieliśmy po prostu już tej dżimy tam nie ładować do tych mieszanek. Mówimy, panowie, no przecież to jest kawa, kurczę, no piąty grade, naprawdę, no tam nie ma filiżanki bez defektu. No i zrobiliśmy taką próbę, badanie konsumenckie i zrobiliśmy kawę, zastąpiliśmy to jakąś postarejką, bodajże, nie, jakąś Indonezją. I generalnie charakteryzuje się pełnym body. No i myśleliśmy, że to uda się po prostu zamienić. Natomiast odzew konsumenta był taki, że ach, coś tu jest nie tak z tą kawą. No ta kawa naprawdę, no to coś tutaj zmieniliście, trzeba wrócić do poprzedniej receptury. Czyli tak naprawdę no, w tym wypadku tutaj dodanie tej dżimy, którą no może nie to powinniście powiedzieć, że się obrzydziłem, ale po prostu no, to jest niskiej klasy kawa. No tak się ludzie przyzwyczaili do tego smaczku i do tej przyprawy, że nie byli w stanie zaakceptować kawy bez tego. Mhm. Także to zależy, no. Zależy. Zawsze odpowiedź na każde pytanie jest, to zależy, no. W tym wypadku szczególnie, no bo to zależy też stara, świeża, dobrze zbierana, dobrze przechowywana, źle przechowywana, kiedy trafiła z plantacji do tego, do... Ale mówię, no to co uważam, że trzeba tutaj opowiedzieć, to są właśnie te Irgę Szefy i Irgę Szefę i ta Gesza, bo to jest ta odmiana, która właśnie jako Irgę Szef smakuje bergamotką, a właśnie w tych dała początek no, wielkiej manii geszy, która właśnie charakteryzuje się tym taką cytrynową kwasowością i takim bardzo tea-like body, czyli takim odczuciem w ustach, jakbyśmy pili herbatę i floral notes, i właśnie tutaj różne kwiaty w zależności od innych zmiennych. To jeszcze muszę Cię poprosić o rozszerzenie, jak rynek kawy wygląda w Ameryce Łacińskiej. Mówi się o tym, że Brazylia i Kolumbia to są tacy potentaci. No Brazylia niewątpliwie jest potentatem, od kiedy zaczęła uprawiać kawę. Tutaj właśnie no, przygotowując się, no, był taki moment, że z Ameryki Południowej po okresie rdzy kawowej tak naprawdę w Indonezji i Indiach nastąpił rozwój tej produkcji brazylijskiej i Brazylia miała w szczytowym momencie z 1900 do 1909 roku Brazylia miała 74 całej produkcji światowej pochodziło z Brazylii, a pozostałe kraje Ameryki Łacińskiej to było 20%, czyli 94,3% całej kawy na świecie pochodziło z Brazylii. No i w tym momencie ta proporcja się znacznie zmieniła. I tutaj to jest no, na pewno nie 70%, już tam w 39 to było 56%. No w tym momencie ja bym obstawiał, że jest to gdzieś tam w granicach, nie wiem, 30, może 40% ta Brazylia. Niewątpliwie jest to największy kraj producencki i największy potentat kawowy na świecie. I tam to jest, no był moment, że była to monogospodarka, tylko na kawie oparta. No w tym momencie troszkę się to zmienia, ale nadal jest to jeden z mocnych filarów tej gospodarki. Wietnam o dziwo jest, bo tak naprawdę no, Kolumbia gdzieś tam jest powiedzmy w tym czele peletonu, ale tak naprawdę no, Wietnam w tym momencie jest chyba drugim producentem kawy i goni tą Brazylię. Natomiast jeżeli w kontekście kaw brazylijskich mielibyśmy o czymś mówić i ostatniego czasu, no to że właśnie dotarła do nas wiadomość, do mnie przynajmniej dotarła wiadomość jakiś tam, nie wiem, tydzień temu, zdjęcia z plantacji, że są, po prostu były mrozy, były huragany w momencie, kiedy kawa kwitła, później były mrozy, kiedy mieli zbierać, czy tam tuż przed zbiorem, no i po prostu podaż kawy w tym roku, tej brazylijskiej z Ameryki Południowej, no spadnie, no co oczywiście odbije się w konsekwencji na wyższych cenach no, tego surowca. To jeżeli jesteśmy przy Brazylii, spytam Cię o klimat. Jak temat ekologii ma wpływ na rynek kawy i o ten śnieg w Brazylii? Jak mrozy zagrażały rynkowi, jak zmiany klimatu też zmieniają podejście do kawy? Żeby zrozumieć, o co tutaj chodzi, to trzeba zacząć od takiego wstępu, że obecnie na świecie no, sprzedaje się głównie dwa gatunki kawy.
czyli Coffea arabica, znana powszechnie arabiką po prostu, i Coffea canefora, którą najczęściej nazywa się robustą po prostu, chociaż jest to błędem, bo kawa nazywa się canefora, a odmianą, która jest najczęściej uprawiana, jest robusta. No ale zwyczajowo przyjęło się, że jest arabika i robusta. No i 70%, jakiś czas temu no, ten stosunek się miał, 70% arabika, 30% robusta. W tym momencie ma się już 60% arabika, 40% robusta. I takie i jakie są różnice w warunkach uprawy i w odporności i w smaku, no bo trzeba powiedzieć sobie jasno, że ta kawa, która jest uznawana za kawę no, najwyższej jakości, to jest arabika. No. Czym ona się charakteryzuje? No właśnie bardzo bogatym bukietem, tymi nutami kwiatowymi, bogatymi, złożoną kwasowością. Różne kwasy tam mogą występować, naprawdę. Może kawa może pachnieć jaśminem, morelami, może być naprawdę, no nie wiem, można wyczuć w niej maliny, poziomki, jagody, może mieć różne body, czyli ten mouthfeel, czyli to, jak w ustach jest odbierana, może być szorstka, może być gładka, może być pełna, może być cienka, może być rozmaita, no ale jest właśnie pożądana ze względu na tą swoją złożony bukiet. Natomiast robusta to jeszcze do niedawna była traktowana, no wiecie, to jest kawa, która ma więcej kwasu chloroganowego i więcej kofeiny, przez co naturalnie jest bardziej cierpka i bardziej gorzka. I tego kwasu chloroganowego i tejże kofeiny ma więcej. Dlaczego? Nie dlatego, że lubi mieć więcej, tylko dlatego, że różnią ją warunki uprawy. I tak mówiąc najprościej, kawa arabska potrzebuje po prostu 18-24 stopnie i lubi wysoko rosnąć. No nie wszystkie najwyższe te SHB, SHG, czyli Strictly Hard Bean, Strictly High Ground, to jest chyba 1270 metrów i wyżej. To jest już wtedy najwyższa. I dlaczego się mówi Strictly Hard Bean? Dlatego, że twarde ziarno, w sensie chodzi o to, im wyżej kawa rośnie, tym wyższa gęstość ziarna. Im wyższa gęstość ziarna, tym więcej tych, no powiedzmy, komponentów smakowo-zapachowych i też jest bardziej złożony smak. Takie, powiedzmy, i średnie nasłonecznienie, tak, warunki lubi arabika, no i a robusta z kolei rośnie w klimacie gorącym, równikowym. Ona po prostu pełne nasłonecznienie, duża temperatura, duże wahania temperatur, niska gęstość ziarna, dużo więcej kofeiny i kwasu chlorogenowego, dlatego że ten kwas chlorogenowy i kofeina chronią tą robustę przed szkodnikami i chorobami. I problem teraz jest taki, dlaczego się zmienia się, zmniejsza się cały czas uprawa arabiki, no bo następuje to ocieplenie klimatu. Z jakiego powodu ono jest? Czy jest to faktycznie dziura ozonowa, dwutlenek węgla? No ja bym w te kwestie nie chciał wchodzić, czy jest to normalny cykl ziemski, no to już tam słuchacze i wszyscy niech sobie tam myślą o tym jak chcą, bo ja po prostu nawet nie mam głowy, żeby racjonalnie do tego tematu podejść. No faktem jest, że faktycznie robi się coraz cieplej i to właśnie ogranicza areały tak naprawdę tej kawy i dlatego też no, pracuje się, no każdy chce się przygotować na tego typu zmianę i po prostu no, pracuje się na przykład w 2013 roku rdza kawowa z racji tego, że ocieplił się klimat, no przynajmniej tak mniemam, no bo nie bez jakiego innego powodu, no padło połowa krzaków w Kolumbii i w tym momencie na przykład pracuje się z takimi odmianami, które by łączyły, bo jeżeli się robi cieplej, no to można by uprawiać po prostu robustę, tylko że ta robusta, mówię, jest bardziej gorzka, ma mniej złożony aromat, ma niższą gęstość ziarna i ona po prostu nie chce jej krytykować, bo ja jestem akurat wielkim zwolennikiem robusty i uważam, że robusta dobrze wyprodukowana na nieco wyższych wysokościach i tak naprawdę bardzo dobrze obrobiona, da nam napar bardzo, bardzo smaczny. To będzie czekoladowy, tytoniowy, gęsty, no nie wiem, może być bananowy, no mogą być różne takie robusty, już nawet jest tytuł R-grade, czyli jak ja jestem Q-graderem, to jest R-grade, czyli no, taki sam grader robusty, także no widać tutaj, że chcąc zabezpieczyć się, no to idzie się w tą robustę, zwiększa się produkcja tej robusty, zmienia się produkcja tej robusty, bardziej się zwraca uwagę na to, jak jest uprawiana i jak jest obrabiana. Widzę tutaj taki trend, żeby to powiedzmy jakoś sobie tam skompensować ten wzrost temperatury. No a drugi trend to jest to, co zrobiono właśnie w Kolumbii. To jest hybrido de Timor, czyli Catimory tak zwane. No nie? Czyli to jest hybrido de Timor, to jest krzyżówka z robustą. No i one są łączone, prowadzone są prace po prostu nad wyprowadzeniem roślin, które będą miały odporność i będą miały jednocześnie bardzo podobną do arabiki, bo ja nie piłem jeszcze tego Catimora, ale nie piłem wszystkich Catimorów, także jeżeli ktoś pił, a być może, no nie wiem, obróbka, coś tam, wypalanie, klimat i tak dalej sprawiło, że znalazł takiego Catimora, no ja nie piłem takiego Catimora, żeby nie była tam mocniej wyczuwalna taka cierpkość, no nie, która właśnie wynika z kwasu chlorogenowego. No.
ale jest to, pracuje się nad tymi kawami i te kawy są z roku na rok coraz lepsze. Natomiast no, niewątpliwie te kawy specialty, czyli te kawy najwyższej jakości, no to będą po prostu, ich cena będzie rosła, bo pewnie commodity, czyli to takie większość, to przeciętna kawa, no to myślę, że w Brazylii nadal będzie mogła być uprawiana, no chyba, że będą kataklizmy rok w rok, no to wtedy będzie pewnie poszukiwanie nowych miejsc, gdzie kawę można uprawiać, ale mówię, no pracuje się, widzę, że chcą się po prostu zabezpieczyć, no i plantatorzy i myślę, że wszystkie te organizacje, no chcą się zabezpieczyć tym po prostu, że no zwiększa się udział robusty, zmienia się podejście do tej robusty i pracuje się też nad odmianami, które będą no mogły w nieco cieplejszym klimacie wzrastać, ale no jednak kawa, którą znaliśmy na przykład w 2009, 2010 roku, no to już nie wróci, mi się wydaje. W sensie, jak ktoś wtedy nie pił tych kaw najwyższej jakości, to już nie wróci. No. Bo klimat się zmienia, podejście się zmienia, Katimory są usadzone już w Ruandzie, w Kenii, którą, tak jak mówię, tam były dwie odmiany Scott Laboratories SL28, SL34. No fenomenalne odmiany, fantastycznie sprawdzające się w tamtym klimacie, dające bardzo złożone kawy o złożonej kwasowości, o pełnym body, no niesamowite, no nie? A teraz już większość producentów miesza to z tymi katimorami i daje już taką nutkę, to no wiadomo, że pewnie większość nie zauważy, ale no ja już mam takie poczucie, że i z czego to wynika? No z tego to wynika, że po prostu plantator otrzymywał za małe pieniądze w stosunku do tego, co pracy, którą włożył. No i dzieje się tak na całym świecie, no bo teraz kolejna kwestia, no bo jeżeli na przykład w Gwatemali słyszałem, że tam po prostu koledzy mi opowiadali, że tam nie ma kto pracować, no bo kawa przestała być opłacalna na takim poziomie, żeby oni mogli wyżywić swoje rodziny i po prostu dziadkowie tam, w sensie ojciec jeszcze pracuje, ale no dzieci idą w co innego, no. Dzieci idą w co innego, a jeżeli chodzi o temat ekologii, no to... No i tutaj jest kwestia taka, że faktycznie te wszystkie ruchy, powiedzmy, mające na celu emisję dwutlenku węgla, wszystkie, może nie wszystkie, ale wiesz, chodzi mi o to, zmierzam do tego, że największym emiterem dwutlenku węgla są wszystkie te kraje, które się teraz rozwijają mocno i nie patrzą na koszty, czyli nie wiem, Indie, Chiny, pewnie Iran gdzieś tam, no myślę, że tak. I tam jest, wiesz, lwia część i Stany Zjednoczone oczywiście, pewnie Brazylia jeszcze, znając życie. I tam jest po prostu lwia część tej emisji dwutlenku węgla. No i takie pojęcie ekologii na redukcji, nie wiem, emisji dwutlenku węgla w Europie, ja uważam, że cel jest szczytny, prawda? Tylko, że to nic nie zmienia. Natomiast, no bo to nie my jesteśmy tym emiterem dwutlenku węgla, jeżeli by wierzyć w tą zależność, że ona jest taka wyraźna, no nie? Mhm. Także mówię, no nie wiem, często myślę, wydaje mi się, nie mam pewności, ale odnoszę wrażenie, że często jakieś takie ruchy, no co to jest ruch proekologiczny, no bo dla mnie ekologia, no to jest właśnie na przykład dywersyfikacja rolnictwa, nie? Czyli żeby były mniejsze gospodarstwa, żeby mogli bezpośrednio sprzedawać te produkty rolnicy, żeby nie było właśnie masowej produkcji, która musi mieć po prostu pestycydy, środki ochrony roślin, musi mieć intensywną uprawę, bo oczekuje się, że będzie dużo z hektara. To uważam, że tutaj no, w kontekście uprawy kawy, no i w ogóle każdej uprawy, no to uważam, że temat właśnie zrównoważonego rozwoju, rozumianego jako... Chodzi o to, żebyśmy dali naszej, no tej ziemi odpocząć, no nie? Czyli żebyśmy nie żyłowali tak tych plonów, żeby... I tutaj kolejna jest kwestia przy tym łańcuchu dostaw, no, że tak naprawdę no, w którym kraju by to nie było, no to lwia część idzie nie do producenta, tylko idzie po prostu do kolejnych ogniw, prawda? Czyli do skupu, który później to tam odsprzedaje, bądź nie wiem, segreguje i jedne na przetwory, inne na coś tam. Później to kupuje, prawda, jakiś tam hurtownik popakowany już w te, później ten hurtownik sprzedaje do sklepu i sklep jeszcze swoją marżę i kosztuje to, płaci się rolnikowi kawowemu czy nie kawowemu, no nie jakieś grosze, a lwia część tych pieniędzy idzie tam. No myślę, że no ekologią byłoby właśnie promowanie takiego stylu uprawy, nie wiem, w Ruandzie, w Ameryce Południowej, gdzieś tam, a jednocześnie no jest, no tutaj musi być po prostu zmniejszona ilość pośredników, no bo jak mówię, wszyscy pośrednicy na tej kawie zarabiają, bo oni mają dobrze pokalkulowane, a niestety rolnik jako taki, no tych pieniędzy wielkich nie ma. Co tutaj dużo mówić, więc tutaj no, temat ekologii, wiesz, jest bardzo złożony, no bo co to jest ekologia, tak ja się, wiesz, ja się tak zastanawiam nad tym, nawet będąc tam, w Ruandzie na przykład, obserwując to, tam jest wszystko organiczne, przynajmniej wszystkie te kawy, które myśmy widzieli, to one były organiczne, ale nie dlatego, że oni nie chcą pryskać, tylko dlatego, że oni nie mają pieniędzy, żeby pryskać, no.
A z kolei koncerny międzynarodowe no, uważają, że zrównoważony rozwój to jest taki, że jest zrównoważone nawożenie ich preparatami i zrównoważone pryskanie ich preparatami z zachowaniem okresu karencji, przez to ci rolnicy mają wyższy zbiór i tak dalej, i tak dalej. No ale czy to jest de facto takie żyłowanie tej ziemi i takie zwiększanie z tego hektara, czy to o to chodzi? No nie wiem, no wydaje mi się, że po prostu zmniejszyć ilość pośredników, no. I wtedy ten rolnik mógłby uzyskać po prostu lepszą kasę za to. No. Kwestia ekologii jest, no mówię ci, ja nie bardzo rozumiem to pojęcie, szczerze powiedziawszy. Ja myślę, że ten temat pozostawimy na następne spotkanie. Mam nadzieję, że uda nam się ponownie usłyszeć. Serdecznie zapraszam. Słuchaczy zapraszam też do zadawania pytań w komentarzach. Mam nadzieję, że ten krótki odpoczynek trochę od polityki zrobi nam dobrze i że zaciekawił was ten temat. Dziękuję serdecznie. Moim gościem był dzisiaj Krzysztof Szkutnik, człowiek z wielkim zrozumieniem kawy, Wysocki Coffee. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję Tobie, Mateuszu, i bardzo dziękuję Państwu. Dziękuję za zaproszenie raz jeszcze.